Informacje z Twojego regionu. GoDap Info. I wiesz więcej. Czyli uchwała nr 4/2015 Rady Gminy Banie Mazurskie w sprawie zarządzania wyborów sołtysów i członków Rad Sołeckich Gminy Banie Mazurskie. I tu na podstawie artykułów przepisy o samorządzie gminnym statutów sołec uchwalonych uchwałą Rady Gminy Banie Mazurskie nr 5/35/03 z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia statutów sołec Dziennik Urzędowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr 106, pozycja 1433 z późniejszymi zmianami. Rada Gminy uchwala, co następuje. Zarządza się wybory sołtysów oraz członków Rad Sołeckich Gminy Banie Mazurskie. Punkt drugi. Szczegółowy harmonogram wyborów w poszczególnych sołectwach określi wójt gminy Banie Mazurskie. Paragraf drugi. Wybory należy przeprowadzić zgodnie z zasadami określonymi ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz statutami poszczególnych sołectw. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. Czy są jakieś uwagi do tej uchwały? Jeszcze tylko może dopowiem, tak? Że pan wójt ustali zarządzeniem harmonogram odbycia zebrań. Będziemy starali się konsultować terminy zebrań w poszczególnych sołectwach, tak żeby były one zgodne z oczekiwaniem mieszkańców. Dogodna godzina, dogodny termin. Soboty również bierzemy pod uwagę. Mam już taką sugestię właśnie Sumin, żeby zebranie odbyło się w sobotę. Gdybyście Państwo mogli ewentualnie podpowiedzieć coś odnośnie godzin, dni, to bylibyśmy wdzięczni, bo pomoże nam to w ustaleniu harmonogramu. Jeżeli będzie już ustalony harmonogram, postaramy się wszystkim radnym dostarczyć, byście Państwo zechcieli brać udział w zebraniach w swoich sołectwach, tu one są pokrywają się z okręgami wyborczymi, no to byłoby na pewno miłe. Tak więc kto z Państwa radnych jest? Aha, proszę bardzo. Panie wójcie, ja mam taką prośbę do Pana. Chodzi o taką rzecz, żeby ograniczyć zebrania sołeckie w naszych mieszkaniach prywatnych. Chodzi o to, żeby, bo z tego środowiska to mojego wynika, że niektórzy ludzie po prostu nie uczestniczą w tych zebraniach ze względu na jakieś tam zwaśnienia, różne takie inne sprawy. Dlatego prosiłbym bardzo, jeżeli można by było, to żeby te zebranie sołectwa Rogale zrobić w górze siedmiu. Dobra, pani sekretarz zanotuje. Bo ja informacyjnie tylko właśnie mamy kilka przypadków, proszę Państwa, sołectw, w których no, nie ma świetlic wiejskich, żadnych izb, które gmina mogłaby ewentualnie wykorzystać. I chodzi tutaj rzeczywiście, tak jak Pan Radny mówi, Rogale są to. I mamy podobnie z Ziemianami. Taka sama sytuacja jest w Jagoczanach, w Obszarnikach, w Miczułach i w Gryżewie. Jeżeli domówimy się z no, aktualnymi sołtysami, bo będziemy prosić o rozplakatowanie obwieszczeń jednak jeszcze tych sołtysów, którzy są i być może będą wybrani kolejno. Jeżeli będą takie sugestie, jeżeli na przykład dojdzie do czegoś takiego, że nie przyjedzie do bani, bo dajmy na to nie w Miczułach też słyszałam właśnie takie podobne opinie, że mało ludzi przychodzi, nie być może uda się przywieźć, to jeszcze zrobić w urzędzie. Tak, w urzędzie na sali narad, to, ale też jednocześnie prosimy o to, byście Państwo wysądowali jednak w swoich środowiskach to, czy na przykład chcieliby ludzie przyjechać, tak bo wtedy po ogłoszeniu podalibyśmy, że zebranie sołectwa Miczuły odbywa się w sali narad Urzędu Gminy, tak czy to w GOK-u, to już nie ma takiego szczególnego znaczenia, bo to jest na samym miejscu. Godziny mimo wszystko popołudniowe. Nie, no na pewno. Godziny raczej popołudniowe, a popołudniowe to też warto określać jakie, ponieważ te obrządki są w różnych porach. No, tak. Więc będziemy oczekiwali troszkę na podpowiedzi. Nie ma więcej uwag, tak? To kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem tej uchwały? 13. Informacje z Twojego regionu. GoDap Info. I wiesz więcej.